Proszę Państwa, skończyła się już pierwsza seria spotkań. Już wszystkie drużyny rozegrały po jednym meczu, mają już 40 minut w nogach. I teraz zobaczymy, kto więcej ma kondycji. Bo chłopcy... Drugie spotkanie rozgrywa. Tak, no ale Ostrów tak samo drugie. Ostrów wygrał pierwszy mecz z Pawłowicami. Wrocław wygrał z Ełkiem. No i teraz walka. Ja myślę, że drużyna, która wygra, zakwalifikuje się już do czwórki. WKK Wrocław w czarnych strojach, w białych Ostrów Wielkopolski. Błąd podwójnego. Muszę zniżyć, bo ta przeogromna flaga mi tu zasłania te nasze gwiazdy. I od razu time out. To ja w takim razie porozmawiam przez tą minutkę z rodzicami. Witam serdecznie w Radomiu. Dzieci się pewnie cieszą, że jesteście z nimi. Bardzo, bardzo się cieszą. Tak, musimy wspierać dlatego dzieci. Dlatego, że opuścili dzisiejszą grę. Motywacja, tak. Mamy wynik 6 do 0. No ale czy, powie mi pan, czy jak dziecko zdobędzie punkt, to od razu jest spojrzenie rodzic dziecko na siebie? Pomagacie jak tylko możecie, kibicujecie, będziecie z nimi zawsze? Oczywiście, tak. Na U14, U15, U16. 300 km przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie. Ale zostajecie do niedzieli. Tak. Już hotel, wszystko jest. My przyszliśmy na pielgrzymkę. I najważniejsza jest drużyna. Nie macie tam żalu, że ktoś mniej gra albo więcej gra. Liczy się drużyna. Z trenera jesteście zadowoleni? Nie ma lepszego. Nie ma lepszego. To dobrze, dobra atmosfera to tym. A kto miał pomysł takie fajne koszulki zrobić? Czy to, czyja to idea? Prezes naszego stowarzyszenia. Prezes z największą flagą. Macie stowarzyszenie? Ja wiem, że... Ja flagę. Jak się nazywa to stowarzyszenie? To? Poniałych rodziców 2001. Humory dopisują, to jest najważniejsze. Ale ja myślę, że fantastyczni kibice z Wrocławia będą także brawami nagradzać chłopców z Ostrowa. Bo tu się cieszymy koszykówką. Z tamtej strony rodzice, kibice, a z tej strony rodzice Ostrowa Wielkopolskiego. Zapytam się pana, bo nie wszystko wiem, czy te drużyny już rywalizowały w jakimś turnieju między sobą. Gdzie to było? W Gdańsku na Baltic Cup. 30 przegraliśmy. Potem we Wrocławiu przegraliśmy 20. Po Borusach przegraliśmy 10. Raz myślę, że wygramy. No proszę. Czy zero bilans dla WKK,
a tu może się ten bilans zmniejszyć. W każdym razie zwycięzca tego meczu chyba wygra grupę. Oby. Ja już żegnam chłopaków. Co ma być, to będzie.